Ach, te stereotypy. Patrzenie na drugiego człowieka przez ich pryzmat przychodzi naprawdę łatwo, niezależnie czy mówimy o naszym narodzie, czy o mieszkańcach innych krajów. Sam zresztą tego doświadczyłem, kiedy ponad 2 lata temu wprowadziłem się w pewne urokliwe miejsce, norweskie osiedle domków jednorodzinnych. Wiecie, każdy siebie tam zna, zżyta, mała społeczność i w takim raju pojawiam się ja, czyli Polak. Wyobraźcie sobie, że kiedy wracałem z pracy, wszystkie garaże i drzwi do domów były otwarte na oścież, a powiedzmy 5 minut później idę wyrzucić śmieci i raptem wszystko zamknięte. Przypadek? No, nie sądzę. Zresztą nie ma czemu się dziwić, bo w norweskim kinie i serialach nie jesteśmy przedstawiani zbyt kolorowo. Norwek obejrzy taki film, później zobaczy kogoś z naszego kraju i stwierdzi: o, Polak, złodziej pewnie! Kristin, zamykaj okna i chowaj dzieci! No, jeśli jesteście ciekawi, jak dokładnie przedstawia się nas w skandynawskim kinie, to odsyłam do pierwszego odcinka naszej małej serii o stereotypach. Pierwsza była Norwegia, później mieliśmy Niemcy i były też stereotypy w kinie u naszych wschodnich sąsiadów. Tym razem przyszedł czas wybrać się za ocean i rzucić okiem na to, jak to Amerykanie przedstawiają nas w swoich filmach i serialach. Na przełomie lat 50. i 60. w kinie amerykańskim zaczął pojawiać się stereotyp Polaka, który rzekomo miał uchodzić za typowego macho. Silny, brutalny, stawiający na swoim, często stosujący przemoc wobec kobiet, ale za to troszczący się o rodzinę i zapewniający jej byt materialny, bo wiecie, łobuz kocha najmocniej, prawda? W 1951 roku na dużym ekranie można było zobaczyć ekranizację spektaklu pod tytułem Tramwaj zwany pożądaniem. W filmie tym mamy postać Stanleya Kowalskiego, który wręcz idealnie wpasowuje się w opis typowego macho. Silny, umięśniony? Jest. Wiecznie pijany i stosujący przemoc wobec żony? Odhaczone. Do tego Stanley jest opryskliwy i dość sporo knuje. W pewnym momencie dopuszcza się nawet gwałtu na siostrze swojej żony. Jak widzicie, nie jest postacią pozytywną, a co za tym idzie, budzi antypatię widza. Jedyny plus taki, że chociaż wzięli przystojnego aktora. No, chyba przystojnego, wiecie, taka typowo amerykańska szczęka, taka kwadratowa. Takiego macho Kowalskiego możemy także spotkać w Znikającym punkcie z 1971 roku, choć może nie tak agresywnego jak Stanley. Tego Kowalskiego nazwałbym raczej gościem nie do zdarcia, takim, no wiecie, takim twardym facetem. Kowalski, którego gra Barry Newman, zajmuje się dostarczaniem samochodów. W piątek otrzymuje zlecenie na samochód, który musi dostarczyć do poniedziałku. W międzyczasie spotyka swojego dealera, z którym to zakłada się, że trasę z Denver w Colorado do San Francisco w Kalifornii, czyli około jakieś 2000 km, pokona do soboty następnego dnia do godziny 15. W czasie podróży poznajemy jego historię tego, że stracił praktycznie wszystko i mimo tych przeciwności dalej jest tym twardym skurczybykiem, który gna przed siebie i co rusz ucieka policji. Nie będę wam więcej tutaj zdradzał, film warto samemu obejrzeć, powiem tylko tyle, że w tym przypadku macho Kowalski został przedstawiony w nieco bardziej pozytywny sposób. Warto też wspomnieć o przypadku Kowalskiego z Gran Torino, gdzie w parze z typowymi cechami macho dochodzi jeszcze rasizm, ksenofobia i konserwatyzm. Walt Kowalski to weteran wojny w Korei, który niezbyt przychylnie wypowiada się o osobach z innym kolorem skóry. Pewnego dnia przyłapuje imigranta na próbie kradzieży samochodu. Z czasem nawiązuje się więź z chłopakiem, dla którego to Kowalski staje się wzorem do naśladowania. Podczas trwania seansu Walt pokazuje swoje prawdziwe oblicze surowego, ale zarazem troskliwego i opiekuńczego człowieka. Człowieka pracowitego, który złamie nawet swoje wewnętrzne zasady, by tylko pomóc komuś innemu. Świeżym przykładem Polaka macho może być też mała rola Piotra Adamczyka w marvelowskim serialu Hawkeye. Od widzimy go kilka razy wykrzykującego po polsku i mówiącego łamanym angielskim. Niemniej postać, którą gra, daje się rozpoznać jako twardy i uczciwy dresiarz, który denerwuje się podczas rozmowy przez telefon, ponieważ jego dziewczyna poszła na koncert ze swoją siostrą.
to! Bro, weź mam go! Nie, jest kalina, ale proszę, ale proszę! I buy Imagine Dragons tickets for my girlfriend as like early Christmas gift. Right? That's so sweet. Kurde, sweet. Then we had a fight, you know what she said? She said that the tickets were a gift. So she wants to bring her sister. Przyjęło się na Zachodzie, że mając Polaka jako pracownika, można być absolutnie pewnym tego, że jest pracowity. Nieco inaczej przedstawiają nas amerykańskie filmy. Często mieszkańcy znad Wisły są pokazywani jako leniwi nieudacznicy. W drobnych cwaniaczkach jesteśmy świadkami nabijania się z Polaków. W pewnym momencie możemy usłyszeć żart, uwaga, mówię, opowiem kawał o dwóch Polakach jadących do pracy. Tak... To już koniec dowcipu, ha, 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 boki zrywać. Wiecie, chodzi o to, że nie spotyka się Polaków jadących do pracy, bo nie pracują. W ogóle Woody Allen lubi nawiązywać do nas w swoich filmach, na przykład w Bananowym Czubku pada tekst "Nie błagam, nie chcę polskich kobiet!". Wracając jednak do tematu nieudacznika Polaka, w Wykapanym Ojcu również możemy znaleźć taki przykład, choć trzeba przyznać, że postać ta jest dość mocno przedsiębiorcza. David Woźniak to Amerykanin polskiego pochodzenia, który pracuje w rodzinnym sklepie mięsnym. W latach, kiedy studiował, nie za bardzo chciało mu się szukać pracy, więc postanowił sprzedawać swoje nasienie. Przez wiele lat przekazał 693 dawki i zarobił na tym ponad 24 tysiące dolarów. Później David ma wzloty i upadki i choć Wykapany Ojciec kończy się happy endem, to postać Davida Woźniaka to typowy nieudacznik, potrafiący spóźnić się do pracy 3 godziny, a do tego często zapominający o swoich obowiązkach. Dobrym przykładem takiego Polaka macho, ale też nieudacznika jest Walter Sobczak z Biga Lebowskiego. Przyjaciel głównego bohatera to polski katolik, który przeszedł na judaizm. I choć niezły z niego twardziel, to wojna w Wietnamie zrobiła swoje. Sobczak jest niestabilny emocjonalnie, agresywny i do tego głośny. I choć śmiało można wpisać go w postać typowego macho, to jest jeszcze coś. Praktycznie wszystkie kłopoty i problemy bohaterów w filmie są zapoczątkowane działaniami Waltera, a jego plany odnoszą odwrotny skutek od zamierzonego. Walter Sobczak to postać wręcz kultowa, niemniej również nieco pierdołowata, ślepo wierząca w swoje zasady i ideały, które czasami łamie, nie przyznając się w ogóle do tego. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy nieudacznikach, to można wspomnieć też o scenie z Bruce'a Wszechmogącego, chociaż tutaj nieco nagniemy, bo nie do końca są to nieudacznicy. W pewnej scenie przenosimy się do polskiej piekarni. Jeden z pracowników jest nieco obrzydliwy i dłubie w nosie, zaś samo miejsce jest co rusz nawiedzane przez sanepid, ponieważ nie przestrzegają zasad czystości. I choć zbytnio o lenistwie nie ma tutaj mowy, to o pewnej nieporadności już tak. Dumpa. Dupa. Kolejnym stereotypem jest ten o tradycjonalistach i mocno wierzących Polakach. Film Sztuka Zrywania opowiada o pewnej mieszkającej ze sobą parze, która postanawia się rozstać. Żadnemu z dawnych kochanków nie uśmiecha się wyprowadzka, dlatego też robią wszystko, aby to ta druga osoba opuściła lokum. Jednym z tej dwójki jest Gary Grabowski, który uosabia praktycznie każdy stereotyp, o jakim mówiłem. Jest typem, który nie da sobie w kaszę dmuchać, czasami zachowuje się nieudolnie i jest burowaty, ale przede wszystkim jest tradycjonalistą. Gary wyznaje tradycyjny model rodziny z tamtych lat, w której to mężczyzna przynosi pieniądze do domu, a żona, czy też dziewczyna w tym przypadku, zajmuje się domem. Do tego jest sporym patriotą, nosząc na przykład koszulki z godłem Polski. W pewnej scenie dochodzi nawet do sytuacji, gdzie Brooke, jego była dziewczyna, chcąc dopiec swojemu ex, depcze właśnie po tej koszulce. W amerykańskich filmach często można też spotkać typowo rodzime obyczaje, jak chociażby picie wódki czy ekstremalna religijność, tak jak chociażby w Ślubie po polsku. Podczas premiery kinowej wiele organizacji polonijnych protestowało przeciwko temu dziełu. W filmie mamy postać Jadzi, typowej matki Polki, która wręcz rządzi całą swoją rodziną. Stara się nawet zmusić jedną ze swoich córek do małżeństwa, ponieważ ta zaszła w ciążę. No i stosy ogórków. Czy to w domu, czy w piwnicy, widzimy rzędy słoików z tym przysmakiem.
W jednej ze scen, kiedy córka wraca późno, matka wyciąga słój i daje córce ogurasa, każąc jej to jeść. Naszła mnie trochę ochota na ogura. Ostatnio naszła mnie też ochota na obejrzenie Ściganego z 1993 roku. Jakież to było moje zdziwienie, gdy usłyszałem tam nasz rodzimy język. Może jakoś ją utrzyma. W pewnym momencie jesteśmy świadkami sceny, gdzie główny bohater, chcąc wynająć mieszkanie, wchodzi do polskiego domu. Wszędzie można dostrzec religijne akcenty, takie jak święte obrazki czy krzyże na ścianach. I choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to normalna polska rodzina, no tylko może zbyt religijna, to rzeczywistość jest zupełnie inna. Kolejnym stereotypem, który przewija się praktycznie w każdym kraju, jest ten o Polakach, złodziejach i ogólnie o tym, że jesteśmy przestępcami. To właśnie we wcześniej wspomnianym przeze mnie Ściganym syn Polki, która wynajmuje mieszkanie bohaterowi, jest sprzedawcą narkotyków. Nadomiar złego handluje nimi z młodocianymi dziewczynami. W rodzinie Soprano również pokuszono się o pokazanie Polaków jako, no, tych takich małych złodziejaszków. Mamy tam postać sprzątaczki Polki, która pracuje w domu głównych bohaterów. Jak pewnie się domyślacie, pani sprzątaczka ma nieco zbyt lepkie rączki i dopuszcza się drobnych kradzieży. Don't take those steak knives out. Put them with capers. I take them home. Należy tu pani Soprano. Nie mają się z tego, za dużo jutro zabieram kliszki do szampana. I znalazłoby się jeszcze parę filmów, gdzie Polacy zostali przedstawieni właśnie w taki sposób, ale przejdźmy może do bardziej pozytywnego stereotypu, który dość często przewija się także w kinematografii z innych krajów. I tak, trzeba przyznać jedno, panie z naszego kraju są uważane za jedne z najpiękniejszych na świecie i nie jest to bynajmniej opinia samych Polaków. Wielokrotnie moi niepolscy znajomi właśnie w ten sposób wypowiadali się o kobietach z naszego kraju. W amerykańskich filmach również to dostrzeżono. Polką była chociażby Sugar Cane Kowalczyk w filmie Pół żartem, pół serio, grana przez samą Marilyn Monroe. Ukazano ją jako piękną piosenkarkę i aktorkę, która jednak nie grzeszy zbyt dużą inteligencją. Zresztą w podobny sposób przedstawiono matkę Stiflera w American Pie. No w sumie różnica jest taka, że ani nie jest piosenkarką, ani aktorką. Wracając, kobieta to typowo piękna blondynka, która jest zacofana i głupia. Czasami wspomina nawet o tym, że nie lubi Warszawy, bo tam są same szczury i alfonsi. Piękną Polkę ukazano także w Wyborze Zofii reżyserii Alana Pakuli. Zofia jest młodą kobietą, ocalałą z Auschwitz, która zaraz po wojnie wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Tam poznaje pewnego mężczyznę, który jest ocalałym z Holokaustu Żydem. Postać grana przez Meryl Streep to ciepła i piękna kobieta, która stara się podnieść po dramatycznych przeżyciach. I oczywiście nie są to wszystkie stereotypy o Polakach, jakie można znaleźć w amerykańskim kinie. Często można spotkać także ten, że Polak to po prostu zwykły, prosty robotnik i mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale zostawię wam pewne zadanie. Jeżeli znacie jakieś amerykańskie filmy albo seriale, gdzie Polacy są przedstawiani w stereotypowy sposób, koniecznie dajcie znać w komentarzu. A ja tymczasem się z wami żegnam, do usłyszenia, hade!